Jak chcesz, mordo, brać udział w łatwych konkursach, gdzie są naprawdę fajne nagrody, wbijaj do mnie na Instagrama. Masz oczywiście link w opisie. I ten konkurs, ten i ten nadal trwają. Konkursy, w których jest już 4000 lajków, są zakończone. Wystarczy po prostu, wszędzie są zasady opisane. Zostawić lajka, zostawić komentarz, oznaczyć mnie w relacji z dopiskiem zapraszam i bierzesz udział. Siemano w nowym odcinku mnie na kanale. Zostawcie oczywiście hashtag ulubiona albo szybkie serduszko, bo gramy dzisiaj w jedną z moich ulubionych gier. Wbijajcie też na Instagrama, ale tam mieliście wstawkę wcześniej, dlatego ja o tym wam nie będę tam tłumaczył. Kto chce, to może brać udział w konkursach, kto nie chce, to nie musi. No i zostawcie lajka, zostawcie suba, bo jesteśmy gdzieś tyle od 110 tysięcy widzów, także zapraszam. Dobra, pomidorachy nasze sobie rosną, to mamy akurat wyremontowane i dzisiaj, tak jak było najprawdopodobniej w tytule i wszędzie napisane, po prostu dzisiaj zajmiemy się remontami tego całego naszego wichajstra zwanego gospodarstwem, bo pasowałoby się w końcu tym zająć. Dostaniemy jakieś punkty społeczne za wyremontowanie tego w całości. Długo raczej nam to nie powinno zająć. Przynajmniej tak mi się wydaje i takie mam zdanie na ten temat. Dobra, zrobimy sobie górę. Cyk. No i myślę, że na jutro gdzieś wam wleci jakiś odcinek, oczywiście albo postępowy, albo od nędzy do pieniędzy, bo też dużo o tym pisało osób, że kurde, Heros, kiedy będzie ten odcinek z od nędzy do pieniędzy, albo przykładowo z właśnie postępowego, bo pasowałoby już ten ciągnik kupić, pasowałoby to zrobić, pasowałoby tamto zrobić. Nie wiem jak lecieć, czy lecieć po kolei, czy lecieć jakoś tak na odpierdziel, bo tak czy siak wszystko mamy kompletnie do zrobienia, także jakieś tam płoty, gdzieś tu jakieś płoty robiłem, czy to jest do remontu? Nie, to tak ma być po prostu. Także zanim przejdziemy sobie do budynków, ja sobie przejdę na razie po całym gospodarstwie i zobaczę kwestie związane oczywiście z płotem, bo tutaj też to wymagało gdzieś tam remontu. Widzę, że tutaj mogę sobie postawić ulę. Jak to działa? Postaw ul za 250 euro. No raczej nie będziemy się pchali aż w takie koszty. Kurnik mamy wyremontowany w 100%, bo ja sobie to robiłem poza odcinkiem, żeby wszystkiego na odcinku po prostu nie robić. Możemy ognisko sobie nawet rozpalić, jeżeli chcemy. Dobra, my sobie dalej lecimy po płocie. Tu też, jak widzicie, troszeczkę remontu tego będzie. Tutaj jak widać płot jest ok, a z tej strony my już tam za bardzo płotu nie mamy, także na razie sobie przejdziemy. Dom to chyba będzie w ogóle temat kolejnego odcinka, jeżeli chodzi o remont, a teraz się skupimy bardzo, ale to bardzo widzowie na garażu, żeby po prostu pochować tam jakieś maszynki, żeby to już wszystko nie stało, że tak powiem, pod chmurką, tylko żeby to stało w garażach. Tak samo chcę wyremontować całą stodołę, bo chcę w kolejnym odcinku zająć się już żniwami, żeby zobaczyć, czy jest to po prostu opłacalne te żniwa, żeby robić jakieś zyski z tego wszystkiego całego gospodarstwa. Tu mi się nie wyremontowało. Od środka też będziemy musieli wejść. Będziemy musieli wejść na górę. I może kiedyś, jak kupimy sobie dużo materiałów, po prostu zrobimy odnowienie gospodarstwa. Nie taki, wiecie, taktyczny remoncik, tylko po prostu całościowo zrobimy sobie wtedy odnowienie gospodarstwa. I moim zdaniem to będzie dobry pomysł. Dobry pomysł, bo trzeba w to inwestować. Pieniążki nasze ciężko zarobione. Dobra. Okej. Co my tu jeszcze mamy od tej strony? Coś. W środku widzę jest spoko, tu w środku też jest spoko. Tutaj tak samo, a tutaj? No i tu z tego co widzę możemy sobie wejść na górę i na górze już nie jest za bardzo spoko, bo jak widzicie troszeczkę tej robocizny mamy. Czy ja tak będę w stanie tak remontować? Z tego co widzę tak, tylko czy mi się uda go całościowo wyremontować właśnie w ten sposób stając tu? Czy nie za bardzo? Zobaczymy zaraz. Ze spiżarni, kot może, właśnie widzowie, jak znaleźć kota, to jest temat też właśnie dzisiejszego odcinka, bo tracę zapasy kurczę ze spiżarni i wiem, że w którejś misji da się dostać kota, albo jak zdobyć kota w tej grze. Będziemy na pewno się starali o tego kota, no bo nie oszukujmy się, jeżeli ja tracę zapasy ze spiżarni, no to nie jest zbyt dobre, a ta spiżarnia teraz zbyt biedna nie jest po tych skrzynkach, co żeśmy znaleźli, także boję się, że po prostu dużo ja mogę tego tracić przez te właśnie myszy, które gdzieś tam latają na gospodarstwie. Dobra, to byśmy mieli tutaj. Zobaczymy, jak to w ogóle gospodarstwo będzie wyglądało po takim małym remoncie. Po prostu na pewno nie będą te dziury widoczne. Tutaj mamy przejście, to nie wiem, co tutaj na przykład możemy w tym miejscu trzymać. Strefa załadunku zboża. Aha, czyli tutaj zboże też trzymamy. Czyli najprawdopodobniej, jeżeli to wyremontujemy, no kot chyba i tak, nie wiem, czy to remont budynków zapobiegnie gdzieś tam pojawieniu się tych myszy na naszym gospodarstwie, czy faktycznie trzeba mieć kota. Wiem, że psa też da się mieć, ale to jest temat chyba na kolejny odcinek, bo dzisiaj to raczej nie wiem, czy ogarniemy sobie kota i jeszcze remont całościowy, że tak powiem. Dobra. I powiem wam, że bardzo, ale to bardzo przyjemnie mi się gra w tą grę.
Zakupienie tej gry to jest jedna z moich lepszych decyzji w życiu, tak powiem. Kolejna sprawa też, na live'ach się pojawi jeszcze inna gra też związana troszeczkę ze średniowieczem, jakby nie patrzeć, bo chcę, żeby to na live'ach po prostu jakichś nocnych zacząć sobie grać, poświęcać czas na te gierki, a nie tylko i wyłącznie farming, farming i farming, bo to moim zdaniem jest bez sensu. Dobra. Coś jeszcze, tutaj mamy jeszcze kawałeczek tych starych desek i chyba to by było na tyle w tym budynku, tak? Nie, jeszcze tutaj. Aha, dobra, no. Mamy. Tyle. Naprawiono 5000 punktów społecznych, widzowie, aż dostaliśmy. Okej. Te punkty społeczne na razie nas nie interesują. Tutaj co mamy? Aha, bo ja już szedłem z góry, dobra. Tu sobie możemy też wjechać, jeżeli chcemy, ale to sobie na razie odpuścimy. Dom, tak jak mówiłem, to jest kwestia na koniec. Teraz może sobie przejdziemy bardziej do stodoły. Bo tutaj też chciałbym to ponaprawiać, żeby na przykład kombajn sobie tutaj przykładowo trzymać, albo no nie wiem, co jeszcze tutaj będę trzymał, ale na pewno stodoła nam się przyda. Czy przykładowo siano, no nie mam prasy chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, to też. Tutaj też widzę, w stanie jest takim tragicznym, co niektóre budynki są. Dobra, no. Naprawa stare cegły. A jeżeli na przykład ja bym chciał teraz... patrzcie, widzowie, jeżeli ja bym chciał sobie nie naprawę, tylko... Aha, mogę tylko i wyłącznie naprawę. O, w tym o miejscu. Bo nie mam pewnie, najprawdopodobniej nie mam cegieł i nie mam ogno inżyniera, to mogę sobie tak o wziąć i mogę magazyn tu trzymać belesiana pod dachem, aby nie zamokły i nie zgniły. Także tutaj, jeżeli będziemy lecieć w słomę i w siano przykładowo, no to już taki budynek wyremontowany jest tam bardzo potrzebny. Zwierzęta takie jak krowy czy cokolwiek, raczej obory na razie nie wiem, no chcę wszystko i tak na raz zrobić, ale... Zobaczymy, ile nam wyjdzie. Co to jest o to? Wow, jakiś młynek, to jest gotowe do zbioru i pasowałoby już w to wjechać z racji tego, że mamy kombajn, także może nawet i dwa odcinki sobie nagram od razu, żeby to mieć zrobione. Ja to chyba się wwalę po prostu na dach i będę sobie z dachu to remontował tamte elementy. Dobra, stare deski. Od środka, też żeby tutaj nic nie ominąć. Komuś już stodołę raz remontowałem, w ogóle sporo budynków tutaj jest bardzo podobnych do siebie. Nie wiem, czy zauważyliście. Tutaj mamy, kurde, też coś mamy. Jakieś na przykład, widzicie, jakieś beczki albo takie rzeczy. O, tutaj ściana na przykład od tej strony nie jest wyremontowana. Od tej strony, od tamtej strony ją remontowaliśmy. Chyba, że tu jest w ogóle jeszcze jakieś wejście. A, widzicie, na czym to polega. Dobra, bo tu mieliśmy jeszcze jakieś inne wejście i dlatego tak to po prostu się nam pokazało, a nie inaczej. Dobra. Stare deski też oczywiście do remontu. Okej. Tam to już jest kwestia bardziej góry. Dobra. Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj o. Mamy dalej deseczki. Ale one są ze środka i z zewnątrz, z tego co widzę, także tutaj akurat będziemy mieli spokój. Ja ten dół sobie ponaprawiam i wejdę na dach i dopiero wam pokażę. Dół sobie już zrobiłem. Jak widzicie, tutaj mamy troszeczkę pokrycia dachowego właśnie takiego, ale mamy też troszeczkę pokrycia dachowego takiego po prostu przez deski. I tutaj akurat za duży zakres możliwości chyba nie mamy, bo mamy rusztowanie, wolne ręce, naprawa. Czyli to tak wygląda tylko i wyłącznie, że dach możemy zrobić z tego. I właśnie nie wiem, czy ja robiłem to, naprawiałem kiedyś, bo jak zaczynałem grę, to trzeba było coś chyba wejść na tą właśnie stodołę i coś tam troszeczkę poklikać, czy po prostu to już tak miało być. I tu jestem troszeczkę nie wiadomo, jak to wygląda właśnie. Tu jest problem, ale taki problem to też nie jest nie wiadomo jaki problem. Czekajcie, jakby tu zrobić tak, żeby się tam walić, ale chyba tak się nam nie uda to zrobić, bo chciałem jeszcze się dostać bez rusztowania na tą boczek ten malutki. Ale to już sobie też zrobię zaraz, tutaj, żeby nie spaść. Dobrze, że tutaj nie ma żadnych uszkodzeń tej postaci, po prostu, bo żebyśmy przypadkowo gdzieś nie zginęli. To mamy akurat ogarnięte, tutaj sobie pasowałoby wejść. Bo ta część, aha, ona jest wyremontowana, także ja bym już sobie mógł chyba pościągać rusztowania, jeżeli dobrze ogarniam. No i tutaj już popełniłem leciutki błąd, także ja sobie pochowam te wszystkie rusztowania, wiecie. Weźmy sobie rusztowanie i teraz tak, ono się chyba na E, tak, dobra. Mamy je, mamy wszystko. No mniej więcej wszystko w tym budynku, chyba. No chyba właśnie nie wszystko, mordo. Pytanie, dlaczego ja nie mogę tego rusztowania tutaj, widzowie, postawić?
Chyba będziemy musieli odjechać po prostu kombajnem. To. To, dobra, to to mogę sobie schować. A tędy i tak sobie wejdę i się dostanę do tego na spokojnie. A ja sobie odjadę teraz kombajnem, żeby po prostu mieć najprawdopodobniej dostęp do tego, bo chyba bez odjazdu kombajnem nie obędzie się. Dobra, podczepiliśmy. O, buda dla psa jest, tylko co z tego, że jest buda dla psa, jak my nie mamy tego, psa jeszcze. Teraz, czy ja będę mógł teraz rusztowanie postawić, jeżeli odjechałem kombajnem? Tak, żaden problem. Weźmy sobie naprawę. Dobra. Wejdźmy, cyk, cyk, cyk. I powiem wam, że przez taki oto sposób mogliśmy się dostać w sumie też do tej skrzyni, co ostatnio się męczyliśmy w poprzednim odcinku, żeby na przykład kombajnem tutaj wjechać. Można było po prostu postawić rusztowanie i byśmy się z dużą łatwością dostali. No ale nikt wtedy chyba raczej o tym nie pomyślał z nas. Byłem ja i młody oczywiście, żeby coś takiego zrobić. Silos też pasowałoby naprawić. Ale patrzcie, mamy silos zbożowy. A tak czy siak, zboże gdzieś tam na górze chyba możemy trzymać. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa dokładnie w tej grze. Będziemy musieli to wszystko przeanalizować. Dobra. My już schodzimy z tego rusztowanka. I weźmy sobie rusztowania znowu. Okej. To sobie pościągamy. Tutaj tak samo powiem wam, że szybko nam to nawet idzie, jeżeli chodzi o remoncik. Tutaj sobie możemy jedno rusztowanie postawić, nawet parę, żeby to wszystko mieć ładne obejście do tego. No i tutaj będziemy musieli sobie jakoś radzić chyba tylko z tych rusztowań, ale zobaczmy, co tu wymaga po prostu naprawy. Tutaj na pewno, dobra, zardzewiały metal. Nie pamiętam, bo ja chyba nie mam tego metalu i dlatego po prostu nie mogę tego zrobić na zasadzie, że wiecie, żeby dać nowy metal do tego. Tu jest jakiś na dole. Tutaj chyba wysoko nie ma nic. Zaraz zobaczymy jeszcze. Tu jest coś, ale to nawet i takie elementy to i nawet z tego można było naprawić. Ale jeszcze wejdziemy na górę. Łoj. Nie, no nie ma nic na górze do naprawy. Także niepotrzebnie nawet te rusztowania rozkładaliśmy. O, i mamy 1000 punktów społecznych. Elegancko! Dobra. Dobra, pomidorki rosną. A tutaj? Tutaj mamy coś do naprawy, czy nie? W tym silosie. Bo to jest bardziej, widzicie, na buraki jakieś ziemniaki najprawdopodobniej. Chodzę właśnie z włączonym tym takim, wiecie, czymś. Żeby po prostu wiedzieć, co jest do naprawiania, a co nie jest. Tutaj mamy ogólnie obornik, mamy jakieś deski stare. Tutaj możemy ule wszędzie stawiać, tylko nie wiem, jaki jest zysk na przykład z takich uli, dlatego się w to na razie nie pcham. Ale kiedyś najprawdopodobniej w takie owe ule się wypchamy. W sumie powiem wam, że idzie mi to dosyć dobrze. I nie wiem, czy od razu dzisiaj w odcinku nie zrobić sobie, poświęcić troszeczkę więcej czasu, na przykład jakieś cięcia porobić. I zrobić od razu dzisiaj, kurde, w sumie ten dom od razu wyremontować, no bo to... Nie ma chyba na co zwlekać. I tak jak zrobimy to wszystko za jednym zamachem, to moim zdaniem to będzie też dobra sprawa, a nie przeciągać na przykład i w kolejnym odcinku robić odcinek poświęcony tylko i wyłącznie remontowi domu, tylko już zrobić wszystko za jednym zamachem. Też pasowałoby nam się udać do tego gdzieś do jakiegoś sklepu, co młody mówił, i posprzedawać te pierścionki, które znaleźliśmy, bo jednak to jest biznes chyba też dosyć opłacalny, żeby po prostu to posprzedawać, bo to nam się raczej do niczego innego po prostu nie przyda z tego, co on mówił. No i tak to właśnie wygląda. Robisz się lekko głodny. Zaraz coś wszamiemy. Dobra. W tym budynku jeszcze nigdy nie byłem, widzowie. Patrzcie, jak to fajnie to wszystko wygląda. Ta słoma jest taka też ładnie zrobiona. Ogólnie to, kurde, klimacik jest takiego starego gospodarstwa, no nie? Szkoda, że farming nie ma takiej opcji, że na przykład remontujecie coś i dostajecie właśnie takie gospodarstwo w spadku. To naprawdę w farmingu, jakby coś takiego było, to jestem naprawdę zwolennikiem czegoś takiego, żeby coś takiego po prostu grata wprowadziła. No ale to wiecie, można sobie gadać, oni i tak tego najprawdopodobniej nie zrobią. Drzwi sobie jeszcze zrobimy. A ja chcę wam, widzowie, jeszcze pokazać właśnie remont domu. Także zróbmy sobie jakieś tam malutkie cięcie, ja sobie tutaj porobię wszystko i my widzimy się już. Powiem wam, że wyremontowałem najprawdopodobniej to w całości, bo nie mam żadnych znaczków, a nie dostałem żadnych punktów społecznych i nie dostałem żadnej tak jakby, no, odznaki czy tam możliwości, że właśnie ukończyłem ten budynek. I troszeczkę się zastanawiam, dlaczego. Szukam właśnie, widzowie, przyczyny. Sodoła. I tutaj posiadane krowy z łoma w magazynie i tutaj, no, nic nie mam.
Nic kompletnie nie mam już, widzowie, do remontowania. I zastanawiam mnie, dlaczego. Zastanawiam się po prostu dlaczego. Powinno to po prostu już wszystko być dobrze. A tutaj jak widzicie, nie mam żadnych możliwości do remontu. I też nie pokazało mi po prostu, że to w całości wyremontowałem. Nie wiem, jeżeli wiecie, co się mogło zbugować, to po prostu napiszcie komentarz odnośnie tego. To może akurat kurde, chcę to zebrać. To może akurat, może ktoś będzie wiedział o co chodzi, bo powiem wam, że ja no widzę, no patrzcie. Kompletnie nic nie mam już tutaj do wyremontowania. Sami zresztą widzicie, tu jest jakaś dziura. Tutaj mamy te boczne jakieś rzeczy, te wszystkie klateczki. Nie klateczki, duperelki, schody. Wszystko kompletnie wyremontowałem, nawet wam pokażę, że jeszcze na górę pójdziemy. I na górze też nie mam żadnych kompletnie czerwonych elementów. Czyli wszystko po prostu jest wyremontowane, a coś mi tutaj nie zadziałało. Ale przechodzimy już do remontu domu, czyli to, na co może każdy czekał, a może nie czekał. Napraw stary tynk, okej. Chyba, że mi to po prostu później załapie. Też jest taka opcja, nie wiem, jeżeli skończę całe gospodarstwo. Jeżeli mi nie załapie, że skończyłem remontować całe gospodarstwo, no to wtedy po prostu już będę wiedział, że no chyba gdzieś czegoś po prostu zabrakło, żeby właśnie taki komunikat mi tutaj przyszedł. Tylko czy jakieś pieniądze dostaniemy, czy tylko punkty społeczne za to? Jeszcze musimy rozrzutnik odebrać. Bo też gdzieś robiłem misję, wiecie, grałem sobie, szukaliśmy tych skrzynek z młodym. Jakoś przez przypadek tak mi załapało już rozmowę z tym chłopem, czy tam z babą, i po prostu doszedłem do wniosku, no jak już mi załapało taką rozmowę, no to już trzeba po prostu to zrobić, żeby później nie czekać na cokolwiek, tylko po prostu mieć to już ogarnięte. Dobra, to też sobie ogarniemy. Stare pustaki zróbmy sobie. Widzę, że cały dół po prostu jest do remontu, stary tynk. Tutaj jak widzicie jest nawet git, ale tutaj znowu przechodzimy do tynku i znowu jest tak średnio. Okej. Łocie, baton, okej, dobra. Tutaj dalej coś jechało chyba tędy. O, tu już mamy coraz więcej roboty i to mi się podoba, widzowie. Dobra, cyknijmy. Góra, widzę, że jest git. A tutaj jest dalej ten tynk. Zaraz wejdziemy, to wiecie, to jest z zewnątrz. No góra, jeżeli chodzi o dach, jest w stanie też naprawdę takim, no nie za bardzo dobrym. Także tam będziemy mieli też najprawdopodobniej sporo roboty. I ciekawe, jak to wygląda w środku, jeżeli chodzi o meble, czy cokolwiek. No też najprawdopodobniej będzie może jakiś stan taki średni tego wszystkiego. Tutaj też niczego nie ominąć. Dobra, schody widzę. Stary tynk, dobra, to jest jako tynk. Tutaj widzę, że tutaj boku na razie. Dobra, mamy stare cegły. Studnia czy cokolwiek, to widzę, że jest w dobrym stanie. Tam jest też wszystko praktycznie git. Okej. Podłoga. Ogólnie wszędzie widzę, mi pokazuje jako stary tynk po prostu. Te żadne szafy, nic. Mamy podłogę dalej. No i pasowałoby lecieć już chyba po kolei, no nie? Żeby wchodzić do każdego pokoju. I każdy pokój, ja pierwszy raz w ogóle zwiedzam ten dom. Wcześniej to wszedłem tylko do łóżka. I nic więcej, jak sami pewnie kojarzycie, nie robiłem. Tu w ogóle jest pokój jakiś dziecięcy. Mamy tu też tynki jakieś. Dobra, te drzwi zamkniemy, żeby tutaj, wiecie, żeby po prostu się nie gubić w tym wszystkim. Wejdźmy tu. I czy tutaj mamy coś do roboty? Nic nie mamy tutaj do roboty. A tu? Tu jest z tego, co widzę, łazienka jakaś. W ogóle patrzcie, jaki tu jest klimacik takiego starego czegoś. Tu jest w ogóle łazienka. Okej, zamknijmy te drzwi, żeby się nie gubić, tak jak już mówiłem. Tutaj z racji tego, że też mamy zrobione, to też możemy... O, mamy tutaj na przykład do piwnicy drzwi. Też nigdy nie byłem w piwnicy, ale to zaraz. Wejdźmy tutaj. Mamy chyba kuchnię, jeżeli się nie mylę. Tak, to jest kuchnia, no nawet widać. Okej. Wszystko ok już? Twoja kuchnia, możesz wykorzystać ją do zmiany podstawowej żywności w puszkowaną. Ale jaja. Przepisy na danie z ryb, nieznany przepis. Kurde, fajna sprawa, możemy też na ryby się tutaj w tej grze wybrać oczywiście. Spiżarnia jest z tego, co widzę, na dole, dobra. Czyli tak, to mamy, byśmy mieli to pierwsze piętro zrobione. Wejdźmy sobie, tutaj nie ma nigdzie, żeby to się nie zlecieć albo coś, dobra. Dół, to jest tak jakby spiżarnia z tego, co widzę. Tutaj mamy jakieś... No i co, ja mogę sobie brać te rzeczy, czy nie?
To po prostu jest jako spiżarnia, bo z tego co widzę, to jest chyba o tako po prostu porobione. Też i widzę, że tutaj. A, spiżarnia Enter, patrzcie. Tutaj ja mam coś, żywność plus 90, to ja mogę sobie co niektóre rzeczy do spiżarni pooddawać nawet. Fajna sprawa, ale na dole nie mamy. Już widzę, że nic do remontu nie mamy tutaj. Okej, to sobie wejdźmy na górę. Zresztą jeżeli wchodzimy po schodach, już się zaczynają po prostu remonty. Napraw stare deski. Napraw tynk. Znowu stare deski. Dalej. Tam w ogóle mamy klapę na górę, także nią sobie też będziemy musieli powędrować. Tutaj na górze chyba mamy mniej pokojów z tego, co już zauważyłem, bo tutaj mamy naszą sypialnię, która jest chyba w stanie no prawie że idealnym, oprócz oczywiście tych drzwi, które są tak nie za bardzo zrobione. Otwórzmy. I balkon. No balkon, no to już widzicie sami, że góra nie jest w dobrym stanie, jeżeli chodzi na przykład o stare deski i chodzi o zadaszenie. Ale to też jest kwestia poklikania i to nam się zrobiło w całości, to tutaj też od razu zrobimy, żeby obie strony były ogarnięte. Nie będzie mi w końcu ciekło na głowę. Dobra, to mamy. Tutaj możemy sobie zamknąć te drzwi. Przejdźmy jeszcze tak o, żeby zobaczyć, czy git jest. Tutaj co my mamy? Tutaj też nigdy nie byłem chyba. Tutaj mamy podłogę, z tego co widzę, już do remontu. Dobra, i tyle tutaj mamy rzeczy do remontu. No i teraz jest kwestia chyba tutaj największego remontu. Bardzo jest to prawdopodobne tak, czyli po prostu cały strych, który jest w stanie, sami widzicie, że takim opłakanym, że tak powiem. No ale od razu strychu to od razu możemy sobie lecieć. Jak widzicie, tutaj deski co niektóre nawet zmieniły swoje położenie, bo poopadały co niektóre. Dobra, daszek. I ciekawi mnie właśnie, czy jeżeli to zrobię, czy to będzie po prostu już zakończona praca, jeżeli chodzi o remont. Czy coś mi wyskoczy jednak, że no coś nie zrobiłeś, coś mordo nie zrobiłeś. To właśnie, kurde, no chciałbym, żeby to wszystko było wyremontowane, wiesz o co chodzi, no nie? Dobra. Kolejne rzeczy. Okej, no, tutaj mamy dalej. I cyk. Podłogi nic. Skrzynka, to akurat tutaj byliśmy po tą skrzynkę, jeżeli pamiętam, ona chyba jest już pusta. Ten młody sam mówił, że w domu jest jakaś skrzynka. I teraz patrzcie. No i sami widzicie, coś tu jest nie tak, jeżeli chodzi o remont gospodarstwa. Kurde, no widzicie. Widzowie, coś tu jest nie tak. Bo nie dostałem ani tych punktów, ani nic nie dostałem. Niby wszystko jest wyremontowane. A, widzicie, ściana jeszcze. Dobra, mamy tutaj jedną ścianę. Już wiem, co jest nie tak. Przynajmniej na ten moment. Wejdźmy sobie na górę. Skoczę tu. Oby to było tyle. No dalej coś jest, widzowie, nie tak. Tutaj jest dobrze. Tutaj jest tak samo dobrze. A, patrzcie, tu jest jeden element. Widzę takie malutkie niedociągnięcia. Jest, naprawiono dom. Gratuluję twoją pracę. Otrzymujesz 10 tysięcy punktów społecznych. Jest, nagroda. Dobra, dom wyremontowałem. Tylko kwestia tego, czego mi jeszcze za to nie przyznało. Zdanie wykonane, najlepiej w domu. Okej, okay, ale mordziaty, za to mi przyznało. Tu jest jeszcze kwestia tego budynku. A kwestia jest, widzowie, taka, że tutaj coś jest nie tak w tym budynku. Nie wiem, jeszcze przejdę potem na spokojnie, ale tutaj ja tutaj po prostu nie widzę, żeby coś było nie tak, wiecie? To jest za wyremontowanie całego gospodarstwa, też powinniśmy coś mieć. To jak widzieliście sami, nic po prostu nie mieliśmy.
Czy to już to jest po prostu zrobione? No nie wiem. Weźmy sobie, jedz jabłko, to nie chcę. Weźmy sobie statystyki farmy. Naprawione budynki farmy. Garaż, wszystko jest naprawione. Dobrze, widzowie, wszystko jest naprawione. Jeżeli po prostu udało nam się wszystko ponaprawiać, to możemy być tylko i wyłącznie zadowoleni. W kolejnym odcinku sobie polecimy już ze żniwami, żeby to wszystko po prostu ładnie sobie szło, żeby to mieć skoszone, bo też chyba tutaj trzeba w czasie odpowiednim robić te wszystkie czynności, na przykład polowe. A na dzisiaj to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku mnie na kanale. Nara!